Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej zawartych w druku 1405, a także sprawozdania Komisji Finansów Publicznych w tej sprawie zawartego w druku 1472. Wspomniany projekt jest rzeczywiście implementacją prawa unijnego do prawa polskiego i dotyczy rozszerzenia zakresu informacji podatkowej podlegającej wymianie na wniosek informacji przekazywanych z urzędu pomiędzy organami podatkowymi państw członkowskich. No, dotyczy przede wszystkim rozszerzenia zakresu podatków pobieranych przez poszczególne państwa członkowskie, a także przez jednostki samorządu terytorialnego, na co zwracałem uwagę już podczas pierwszego czytania. Zwracam również uwagę, i tutaj pojawiają się wątpliwości dotyczące przebywania upoważnionych przedstawicieli państw członkowskich w siedzibach organów podatkowych, ich obecność w toku postępowań podatkowych. Pan poseł Art mówił o obcej władzy podatkowej i jest coś na rzeczy. Otóż w artykule 38 ustęp 3 ustawy o kontroli skarbowej, zaraz znajdę stosowny zapis, jest taka informacja, która no, może budzić wątpliwości. Otóż zacytuję ją dokładnie. Inspektor może powierzyć dokonywanie czynności kontrolnych pod swoim nadzorem upoważnionym pracownikom, upoważnionym przedstawicielom instytucji Unii Europejskiej w przypadku uczestniczenia tych osób w kontroli środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz upoważnionym na podstawie porozumień, o którym mowa w artykule 7a ustęp 2, przedstawicielom właściwych władz państw członkowskich Unii Europejskiej. A więc mówimy nie tylko o obecności w siedzibie władz podatkowych przedstawicieli państw Unii Europejskiej, ale także o możliwości uczestnictwa w procesie kontrolnym. I tutaj pojawia się naprawdę poważna wątpliwość, czy to nie jest zbyt głęboka ingerencja państw członków Unii Europejskiej w procesy kontrolne dziejące się chociażby w Polsce. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszystko dzieje się na zasadach wzajemności, ale mam poważne obawy, czy nie będziemy tym krajem, który tych przedstawicieli władz podatkowych będzie przyjmował znacznie częściej niż będą gościli przedstawiciele polskich władz podatkowych w innych krajach Unii Europejskiej. Kolejna wątpliwość to jest zawarta w tym projekcie warunkowość informacji zwrotnej na temat wykorzystania otrzymanego materiału przez obcy organ podatkowy. Ja mówiąc szczerze, dziwię się, że nie ma tutaj obowiązku, panie ministrze. Otóż patrzę tutaj z punktu widzenia interesu polskiego podatnika i polskiego państwa. Dlaczego to jest tak, że my nie jesteśmy gotowi interesować się każdym przypadkiem przekazanych informacji podatkowej, jak one zostały wykorzystane? W projekcie ustawy jest warunkowość. Moim zdaniem, jeżeli udostępniamy informacje podatkowe organom innych państw europejskich, to powinniśmy być zainteresowani tym, jak te informacje zostały wykorzystane. Zwłaszcza, że proszę państwa, no, żyjemy tu i teraz i wiemy doskonale, jaka liczba Polaków przebywa poza granicami naszego kraju. I być może organy podatkowe tamtych krajów naprawdę będą zainteresowane informacjami podatkowymi pochodzącymi z Polski na ich temat. Więc to nie będzie, jak mi się wydaje, zjawisko dotyczyło pojedynczych przypadków, tylko mogą być to informacje wręcz masowe. I nawiązując do tego, no, jakby mam bardzo poważną wątpliwość także do kosztów całego przedsięwzięcia. Otóż pan minister podczas pierwszego czytania mówił, że tak naprawdę będzie się to odbywało w ramach środków posiadanych przez władze podatkowe naszego kraju. Obawiam się, że państwo jakby nie doszacowujecie tego, czego można się spodziewać po wprowadzeniu nowych przepisów. Więc te wątpliwości nie zostały ani rozwiane na pierwszym posiedzeniu, ani wbrew temu, co mówił poseł sprawozdawca do końca, także na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. I choćby z tego powodu, że w uzasadnieniu nie było mowy o tym,
że polskie władze mogą zdecydować o tym, że przedstawiciel władz podatkowych innego kraju Unii Europejskiej nie tylko przebywa w siedzibie podatnika, ale w siedzibę organu podatkowego naszego kraju, ale także może uczestniczyć w procesach kontrolnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma się od głosów przy głosowaniu tego projektu. Dziękuję bardzo.